Cześć, jestem Quantum i witam Was w drugim odcinku Game On, który tym razem jest poświęcony już nie becie, ale pełnej wersji Battlefielda 3. Ja akurat kupiłem preorder, bo bardzo czekałem na tą grę. Kupiłem ten preorder właśnie na Originie, bo miałem tam bodajże 10% taniej, dlatego że miałem już Battlefield Bad Company 2, Battlefield Vietnam. I bodajże co ten dodatek dawał, to tak, to Strike at Karkand, ten dodatek paru map z Battlefielda 2 oraz pakiet dodatkowego uzbrojenia, który tam się składał z jakiegoś karabinu maszynowego, strzelby z dodatkową jakąś tam amunicją. To jest akurat ten film, który tutaj widzicie, jeden z pierwszych moich pojedynków w ogóle w multiplayerze, właśnie go nagrywałem na potrzeby tego odcinka. Ale zanim w ogóle przejdę właśnie do multiplayera, to może zacznijmy po kolei o moich wrażeniach ze wszystkich trzech trybów, jaka ta gra oferuje, czyli single playera, co-opa oraz multika. Multikiem zajmiemy się jako ostatnim. Co do singla. Single mnie bardzo pozytywnie zaskoczył swoim wykonaniem, swoją fabułą, której mam wrażenie, że jakaś część, może ogólny zarys, został wzięty z Battlefield Bad Company 2. Ale reszta była dla mnie zupełnie inna. Battlefield Bad Company 2 był bardziej jako taka dla mnie komedia wojenna. On taki był trochę na śmiesznie, nie był tak bardzo na poważnie jak właśnie jest tutaj w Battlefieldzie Trójce. Tutaj wszystko to się właśnie toczy w tej takiej atmosferze wojskowej, bym powiedział. Jest to po prostu... Nie jest już, nie mamy tu nic śmiesznego, tak jak właśnie w tym Battlefield Bad Company 2, tylko jest to bardzo poważna kampania, w której, no, jak wiadomo, ratujemy świat przed złymi ludźmi, którzy chcą go zniszczyć. Co mnie zaskoczyło również, to, i to właśnie nie pozytywnie, to czas tej kampanii, którą przeszedłem jeszcze w dniu, kiedy odblokowałem Battlefield Bad Company, przepraszam, Battlefielda Trójkę. Bo 27 była u nas premiera i tego dnia też mój Battlefield 3 został odblokowany, żebym mógł w niego grać, bo jeżeli zamawialiśmy elektronicznie, to grę można było ściągnąć wcześniej, ale oczywiście specjalny program nie dopuszczał do tego, żebyśmy mogli zagrać wcześniej przed innymi. I ta kampania ma 3, może 4 godziny, jest naprawdę bardzo szybka do przejścia, ale bardzo miła. Na pewno jeżeli graliście w jakieś inne gry, to nie będziecie zawiedzeni. Oprócz czasu tym singlem, warto w niego zagrać. Jest to też takie trochę przygotowanie do tego całego multiplayera i co-opa, bo w zasadzie tak to trzeba traktować. I to chyba tyle, co jeżeli chodzi na temat singla Battlefielda. Co do koopa, to grałem w jego niewiele, ale miałem okazję zagrać w koopa z jakimiś paroma ludźmi, których mi system Battlelog znalazł. I grało się w niego całkiem przyjemnie. Jedynym w zasadzie zastrzeżeniem, jaki mam do koopa, to jest to, że lokacje są wzięte żywcem z głównej kampanii gry. I po prostu są pozamieniane zadania tak trochę, żebyśmy mogli wykonywać je razem z naszym kolegą. I to mi się trochę nie podobało. Jakby to oni zupełnie wrzucili tak na siłę, byleby to było, bo co-op jest dzisiaj popularny. I tak trochę, szczerze powiem, EA Games czy DICE tutaj zwaliło robotę. No mogli się starać, żeby tego co-opa zrobić jakoś lepiej. No z kolei Call of Duty, zresztą Modern Warfare 2, no było podobnie, tylko te misje były mimo wszystko bardziej zróżnicowane. Jednak grało w ten co-op, się gra sporo przyjemniej, na przykład taki Modern Warfare 2, niż właśnie tutaj w tym BF-ie. W tym Battlefieldzie też tam zauważyłem, że możemy tam odblokowywać jakieś bronie do tego co-opa. Oczywiście nowe mapy wraz z postępem też odblokowujemy. Jest to całkiem przyjemny dodatek, ale uważam, że mógłby być zrobiony lepiej, sporo lepiej w stosunku do całej reszty gry. Widać tutaj, że głównym skupieniem twórców był właśnie ten multiplayer, którym to się zajmę właśnie teraz. A więc multiplayer, główne danie gry Battlefielda Trójki. I kolejne bardzo pozytywne zaskoczenie w stosunku do poprzedniej części Battlefield Bad Company 2 i w zasadzie wszystkich poprzednich. Twórcy znowu zachowali styl i Battlefielda 2, Battlefielda 2142 i zrobili go znowu lepiej, pozmieniali bardzo dużo. Jest oczywiście nowy system strzelania, jest nowa grafika, są nowe mapy,
są nowe bronie, nowy system modyfikacji. Ta gra wydaje się tak bardzo podobna do Battlefielda 2, a jednocześnie tak różna od niego, że no, dla mnie jest to niesamowite, jak oni naprawdę tą grę rozwijają cały czas, że jakby czujemy się w starym, dobrym Battlefieldzie, ale jest on zrobiony na nowo, od nowa jest dużo zmian i to naprawdę twórcom zalicza się na bardzo duży plus. Jak ten multi jest zorganizowany? A więc tak, mamy cztery klasy. Oczywiście jest to medyk, inżynier, amunicyjny i snajper. Medyk ma zwykły karabin szturmowy, jest to M16 bądź AK-74, którego my oczywiście możemy rozwijać. Dalej mamy sobie inżyniera, którym gram teraz, który ma u Amerykanów ma bodajże M4, tutaj mamy skróconą wersję AK-74, jest to AK-74U, który widzicie teraz. Dalej mamy amunicyjnego, który ma wszystkie karabinki ciężkiego typu. I u niego jest o tyle fajnie, że każdy karabin na początku ma dwójnóg, także jeżeli lubimy robić długie serie full auto, to polecam tą klasę bardzo. I oczywiście ostatnia klasa, jaką mamy, to snajper. Ona jest też o tyle fajna, że od początku możemy sobie ustawiać taki beacon, na którym będą się spawnowali nasi towarzysze zamiast przy nas, jeżeli jesteśmy oczywiście w drużynie. Także każda klasa na początek ma coś dla każdego, z czego będzie zadowolony. Modyfikacja broni też została zrobiona bardzo ciekawie, bo o ile w poprzednich częściach te bronie odblokowywaliśmy wraz z poziomem jakieś gadżety, tutaj wszystko odblokowujemy tak jakby dla jednej klasy. Także na przykład jeżeli chodzimy bardzo długo z jedną bronią, to możemy sobie ją wylevelować praktycznie na maksymalny poziom i mieć do niej wszystkie dodatki, co z kolei nie oznacza, że na przykład do innych broni, które sobie wybierzemy, będziemy mieli te dodatki. Jeżeli chcemy mieć, to musimy grać z tą bronią znowu jakiś czas, także to bardzo fajnie wydłuża ten cały cykl rozgrywki i to już nie znaczy, że jeżeli osiągniemy na przykład poziom 35, powiedzmy sobie, to będziemy mieli wszystko co możliwe w grze. To samo tyczy się właśnie klasy, że jeżeli gramy dużo jakąś jedną klasą, to do niej będziemy dostawać jakieś dodatki typu, nie wiem, dłuższy sprint, większa odporność na ładunki wybuchowe i tak dalej. Do każdej z broni możemy montować kilka dodatków, bodajże możemy sobie zamontować i to optykę, jakiś uchwyt bądź granatnik, także nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego dodatku. I każda broń ma, z tego co widziałem w becie i tutaj, swój indywidualny tok odblokowywania dodatków. Dla jednej broni na początku na przykład odblokujemy jakiś kolimator, dla drugiej może być to uchwyt, a na przykład dla trzeciej, nie wiem, większy magazynek. I to też jest bardzo fajne, bo to jak odblokowujemy rzeczy dla danej broni jest bardzo nieprzewidywalne, co też w jakimś sposobie wpływa na przedłużenie tej rozgrywki. Być może też wpływa na właśnie taki styl, w jakim będziemy chcieli grać, że jakaś broń nam podpadnie bardziej, będziemy z nią grać dłuższy czas, a inna nie i poświęcimy jej mniej czasu. Aczkolwiek moim zdaniem warto właśnie co jakiś czas te bronie sobie zmieniać tak, żeby mieć trochę dodatków do każdej, ja przynajmniej będę starał się tak robić. Co do wersji limitowanej, to nie miałem, tak jak mówiłem wcześniej, okazji zagrać jeszcze w dodatek Strike at Karkam. Niestety, jeszcze go nie ma. Nie wiem, kiedy oni go wypuszczą, ale naprawdę chciałbym, żeby to zrobili jak najszybciej, bo uwielbiałem mapę Karkand, bo tam bodajże jest Sharky Peninsula, też z Battlefielda 2 Gulf of Oman, choć nie jestem do końca pewien, czy myślę o tej mapie, o której myślę, ale to oczywiście zawsze można sobie sprawdzić w internecie, jaka to jest mapa. Ale z tego co pamiętam, to chyba właśnie była ta mapa, mówię teraz o Gulf of Oman, która miała te takie kominy, które zwykle się spotyka przy jakichś elektrowniach różnego typu. Także być może myślę o tej mapie i to są naprawdę duże mapy, na których gracze w Battlefieldzie 2 bardzo dużo czasu spędzili, szczególnie na Strike at Karkand, która to mapa była bardzo, ale to bardzo taktyczna. Tam można było robić bardzo dużo różnych ataków z różnych stron. A to z budynku, a to wewnątrz jakiegoś budynku, a to gdzieś po prostu pójść ulicą, zajść wroga od tyłu, no po prostu mnóstwo możliwości, a do tego teraz jeszcze dochodzi to, że ten teren można niszczyć. Właśnie, i to jest
kolejna rzecz, która w Battlefieldzie od serii Bad Company jest genialna. Niszczenie budynków. Tutaj nie ma po prostu niekiedy miejsca, żeby schować się bezpiecznie. Wchodzimy do jakiegoś budynku, to tam po prostu walnie czołg i tam nie ma już tej ściany. Nie mamy się gdzie kryć, ale po prostu musimy przejść do drugiej ściany, aby wróg nas nie widział. Jest to bardzo dynamiczne dostosowywanie swojego stylu walki do właśnie momentu, w jakim się znajdujemy w rozgrywce. Na początku moim zdaniem tylko jest trochę trudno dla początkujących graczy zacząć grać na tych największych mapach dla 64 graczy, a to ponieważ one są bardzo duże i bez celowników, celowanie do wrogów, mówię bez kolimatorów, bez jakichś celowników optycznych, jest to trochę utrudnione celowanie do wrogów, no chyba że jesteśmy snajperem, ponieważ muszka i szczerbinka, no trochę nam tego jednak widoku zasłania. Ten celownik kolimatorowy daje nam więcej takich możliwości i na początku no trochę trzeba się przemęczyć z tym wszystkim, żeby tych parę wrogów pozabijać i do naszej pierwszej broni dostać jakiś dodatek, ale naprawdę warto. Levelowanie też jest bardzo satysfakcjonujące, bo może na początku levelujemy bardzo szybko, ale później z biegiem czasu tych leveli nabijamy coraz mniej, coraz więcej trzeba się starać, żeby te levele zdobywać, co mi się z kolei podoba i nie podoba, bo kiedyś, gdy miałem właśnie dużo czasu, żeby grać sobie w takie gry właśnie typu Battlefield i levelować te poziomy, no to wiadomo, było dość łatwo dojść do tych najwyższych poziomów, ale teraz, kiedy no już trochę jednak mniej tego czasu jest, by poświęcić je grom, poza tym człowiek też ma teraz inne pasje, trochę, to ciężko jest dobić ten, nie wiem jaki to jest akurat maksymalny level, ale podejrzewam pewnie, że 50 któryś to jest maksymalny level w tym Battlefieldzie, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale to nie jest akurat taki must tutaj, właśnie przez to, że oni zastosowali taki system, że te dodatki do broni zdobywamy wraz z kontynuowaniem walki daną klasą bądź bronią, co mi się naprawdę podoba. Powróciły w takiej większej glorii, bym powiedział, większej chwale te pojazdy. Odgrywają one dużo większą rolę niż w Battlefield Bad Company 2. Tam na przykład śmigłowce, o ile mi było wiadomo, tak, śmigłowce miały ograniczenie maksymalnego pułapu, na którym mogły się znajdować. Tutaj chyba tego nie ma. Zresztą jety też nie mają ograniczenia pułapu. I bardzo dobrze, bo wcześniej po prostu w Bad Company 2 robienie jakichś uników między rakietami, bądź po prostu ogólne takie manewrowanie tym śmigłowcem, by w miarę starać się unikać ostrzału wroga, było bardzo trudne. Tutaj po prostu możemy się wzbić na bardzo wysoką wysokość i zaatakować tego wroga z góry. Jeżeli mamy naprawdę team dwóch ludzi, którzy są kapnięci to, co robią, to ten śmigłowiec może być naprawdę śmiercionośną bronią. Tak samo z jetami. Jety jest bardzo trudno zestrzelić, wiadomo. Stingerami chyba da się to zrobić, ale jest to dość trudne z ziemi. No ale wiadomo, pojedynki między pilot a pilot bywają bardzo fascynujące i tutaj w zasadzie ta walka toczy się głównie w powietrzu, a jeżeli piloci między sobą nie walczą, oczywiście przeciwnych drużyn, no to wtedy wspierają swoją drużynę atakując bombami jakieś cele. Tutaj akurat widzi się śmigłowiec, chyba jakaś mało umiejętna osoba nim steruje. Ale naprawdę widziałem już graczy, którzy są w tym obeznani i pewnie, nie, w becie była mapa Caspian Border na jakiś czas i widziałem już akurat graczy, nawet powiedzmy na tych let's playach czy gameplayach, którzy na tych helikopterach byli dość kapnięci i wiedzieli co robią. Także drużyna, która czuła się dobrze w Battlefieldzie 2 w helikopterach, to też moim zdaniem powinna się czuć jak najlepiej. Pojazdy takie zwykłe, jak na przykład tutaj ten Hammer lub Wodnik, one mają jakąś swoją siłę ognia. Ich celem jest bardziej takie wsparcie niż atak, ponieważ je łatwo można zestrzelić jakąś rakietnicą, bądź podłożyć pod nich C4 i jednym uderzeniem je rozwalić, bądź po prostu walnąć z granatnika, to też im jakiś tam procent tego życia zabierze. Ale bardzo dobre są na przykład w szybkim przemieszczaniu się pomiędzy punktami. Też w stosunku do Battlefielda Bad Company 2 tych punktów, akurat tutaj gram teraz na Conquestie, tam wcześniej był bodajże ten tryb Rush, ale tutaj na Conquestie jest dużo właśnie tych punktów kontrolnych, nawet 5, choć wiem, że w Battlefield 2 tych punktów kontrolnych było czasami sporo więcej niż 5, 7, może nawet
Nie, no dobrze, powiedzmy, że 7-8 tych punktów może było. Tutaj mamy ich 5, co też jest dość dużo, biorąc pod uwagę skalę tej mapy. I te punkty kontrolne na tych mapach są porozmieszczane bardzo sprytnie. To znaczy, każdy punkt ma jakiś swój cel, żeby wesprzeć naszą drużynę. Każdy punkt daje nam jakieś plusy i minusy. Jeden jest łatwiejszy do zaatakowania, drugi jest łatwiejszy do obronienia. Te punkty naprawdę nie są porozmieszczane po prostu w jakichś takich byle jakich miejscach, byle by były. Tutaj wszystko jest przemyślane tak, żeby dla drużyny to dawało jakieś korzyści. Jeszcze zanim skończę gadać o multiplayerze, ponieważ już gadam już o nim od dłuższego czasu, a tu widzę, że ten materiał się trochę przedłuża, to opowiem jeszcze o tym, jak się strzela w tej grze, no bo jest to chyba najważniejszy, jeden przynajmniej z najważniejszych aspektów każdego FPS-a. I tutaj kolejne bardzo pozytywne zaskoczenie. Każda broń ma jakiś swój odrzut, to wiemy wszyscy. Niektóre FPS-y bardziej do tego podchodzą poważnie, niektóre mniej. Battlefield 3 pod tym względem wypada naprawdę bardzo dobrze, bo każda broń jest bardzo indywidualna. Na przykład M4 nie ma jakiegoś wielkiego kalibru i ten odrzut jest średni. Nie jest może najmniejszy, ale jest średni i z tej broni możemy właśnie strzelać na krótki i średni dystans bez większego problemu. No ale na przykład taki karabin, ciężki karabin maszynowy jest najbardziej celny wtedy, kiedy mamy dwójnóg. Tutaj musimy kontrolować sposób, w jaki strzelamy, bo inaczej po prostu to się skończy totalną katastrofą. No na przykład ciężki karabin maszynowy na średni dystans, spokojnie walniemy full auto i jeżeli dobrze to zrobimy, to zabijemy naszego przeciwnika. Ale z kolei, jeżeli chcemy na przykład walnąć full auto na powiedzmy jakiś większy dystans, no to już po prostu nie przejdzie. W Bad Company 2 no to jeszcze na to było takie trochę przymykanie okiem, bo tam takie rzeczy można było zrobić, na przykład MG36. Ta broń była tam strasznie celna, nawet na dość daleki dystans. No wiadomo, każdy te dystanse troszeczkę inaczej tak jakby sobie obrazuje. No ale powiedzmy, że mniej więcej przyjmijmy, że wiemy, co to jest ten krótki, średni i daleki dystans. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wszystko, co jest związane z multiplayerem i strzelaniem. I jeszcze krótko postaram się opowiedzieć o samym silniku Frostbite i o samej grafice tej gry, no bo to też jest jeden z aspektów, o którym twórcy tej gry rozmawiali bardzo dużo. Ten silnik wygląda po prostu rewelacyjnie. Dużo było dyskusji między CryEngine 3 czy może Frostbite 2 i ja powiem szczerze, ja wolę Frostbite 2, bo wygląda on bardziej realistycznie, mniej się świeci niż po prostu ten CryEngine 3. Dodatkowo jest właśnie ten cały system zniszczeń, świetne po prostu oświetlenie. Ta gra zasługuje po prostu na wielkie brawa za system, jaki zrobili w tej grze. Jaki teren otwarty i zamknięty wygląda po prostu rewelacyjnie. Mamy bardzo wysokiej jakości tekstury, także nawet jak blisko podchodzimy do jakiegoś obiektu, to po prostu nie widać, że on jest rozmazany. Widać, że twórcy korzystali z każdej możliwej rzeczy, jaką nam gwarantują pecety pod względem mocy i za to im chwała. Wykorzystali tutaj teselację terenu, z tego co wiem. Nie ma bodajże teselacji żadnych modeli, ale jest teselacja terenu, która jest szczególnie widoczna w Directie 11, jeżeli jesteśmy wysoko nad powierzchnią Ziemi. Szczególnie właśnie w helikopterach czy jetach, to wtedy ten teren wygląda bardzo realistycznie. Cały czas nie traci na detalach, tak jak powiedzmy na przykład na jakichś Directach 10, gdzie ten teren jest pofalowany, ale ogólnie tekstury wyglądają płasko. I tutaj na Directie 11 to działa bardzo ładnie. Dodatkowo twórcy wykorzystali Direct Compute, czyli ten język OpenCL, o ile się nie mylę. Znowu, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. W każdym razie wykorzystali tą technologię Direct Compute, dzięki której procesor karty graficznej jest wykorzystywany trochę jak zwykły procesor. I właśnie ten Direct Compute jest m.in. używany do obliczeń oświetlenia, co bardzo dobrze się przekłada właśnie na ogólną optymalizację tej gry. Co by tu powiedzieć jeszcze o tej właśnie optymalizacji, to to, że warto tu mieć na pewno procesor czterorodzeniowy jakiś z tej nowszej serii, powiedzmy AMD Phenom X4, to już będzie taki procesor, który się zakwalifikuje do tej gry, bądź jakiś nowoczesny procesor Core i7, nie mówię, że koniecznie serii Sandy Bridge najnowszej, ale jakiś procesor Core i5, Core i7 na pewno dobrze się w tej grze sprawdzi. Gra wykorzystuje nawet do 8 rdzeni,
To wiem na pewno, bo patrzyłem dzisiaj na recenzję na Guru 3D i testowali właśnie, jak ta gra działa z różnymi procesorami i właśnie przetestowali go m.in. z najnowszym procesorem AMD i wykorzystywał wszystkie 8 rdzeni. Na moim procesorze na pewno korzysta ze wszystkich 6 rdzeni. Wykorzystuje bardzo dobrze dwie karty graficzne, aczkolwiek różnica między detalami wysokimi a ultra nie jest aż tak widoczna, także spokojnie z tych detali ultra, jeżeli ktoś nie ma super sprzętu, może zrezygnować i nie uważam, żeby musiał aż do tego ulepszać sprzęt, bo po prostu na wysokich detalach mamy włączone dosłownie wszystko, a na detalach ultra mamy więcej jakiejś roślinności, może troszkę większy dystans widzenia, choć nie sądzę. Może trochę lepsze okluzja otoczenia. Takie dosłownie drobnostki, jakby oni troszeczkę jeszcze bardziej podkręcili tą grafikę, którą już i tak zrobili. Także tutaj mówię, jeżeli ktoś nie ma super sprzętu, a jest w stanie działać na detalach wysokich, nic nie tracicie. Ja akurat gram na dwóch Radeonach 5870 i ta gra mi działa na tych detalach ultra z antyaliasingiem X2. I wygląda naprawdę świetnie. Skalowanie tych dwóch kart graficznych jest genialne. Ten silnik widać, że był optymalizowany właśnie, jeżeli ktoś ma to pod te dwie karty graficzne. Twórcy naprawdę się postarali w zrobieniu całego tego silnika graficznego. Zresztą to zobaczycie w najbliższej Gamepedii, bo będę opowiadał już w większych detalach, bo to już chcę kończyć ten materiał, o tym, co twórcy zastosowali, jak to, powiedzmy, mniej więcej działa. Będę starał się Wam zobrazować różnicę między właśnie w obrazie z Directem 10 i 11, o ile mi się to uda jakoś zrobić, znaleźć gdzieś jakieś zdjęcia w internecie, bo nie wiem, czy chyba nie ma możliwości przestawienia ręcznie na tryb Direct 10, aczkolwiek była prezentacja tego silnika przez twórców, pokazywali właśnie Directa 10, 11. I może tam też będę w stanie zauważyć jakieś różnice, tak żeby w większych szczegółach opowiedzieć Wam w najnowszej Gamepedii o tym całym silniku. Już się nagadałem dość dużo teraz i myślę, że już nie ma co zbyt długo przynudzać na temat Battlefielda 3. Serdecznie dzięki za oglądanie tego odcinka Game On. Niedługo postaram się zrobić właśnie Gamepedię z Battlefielda 3. Dzięki za oglądanie tego materiału i do zobaczenia w najnowszej Gamepedii.